Dzień dobry Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Dzień dobry Panie Dzień Pośle. dobry. Zazwyczaj rozmawiamy o tematach unijnych i o nich dzisiaj na pewno też porozmawiamy, natomiast jesteśmy w takim dosyć szczególnym czasie przedwyborczym, bo wybory już parlamentarne na jesień. Pan się też spotkał z mieszkańcami Cieszyna kilka tygodni temu w Cieszynie i chciałem właśnie zacząć właśnie od takiej kwestii nieco przewrotnej, czy pana ugrupowanie nie wydało się w lekką taką przepychankę wyborczą, bo można odnieść wrażenie, że jeszcze do niedawna staliście na stanowisku, że w tych wyborach chodzi o coś więcej niż tylko o pewne spojrzenia na programy socjalne i tak dalej, że tu chodzi o kwestie praworządności, no ale w ostatnich miesiącach pojawiły się propozycje dotyczące kredytu mieszkaniowego, dodatku babciowego i tak dalej. Czy skąd ta zmiana nastawienia? No to bierze się to z tego, że no, sytuacja się zmienia w miarę jakby zbliżania się do wyborów i wszyscy wiemy doskonale, że partia rządząca dzisiaj gra bardzo ostro, zarówno z jednej strony budowaniem strachu przed różnymi zagrożeniami, a równocześnie jakby dosypuje pieniędzy, nie tyle usług publicznych, ile pieniędzy, w związku z czym nadaje bardzo określony ton tym wyborom. Dla odróżnienia środowiska opozycyjne wszystkie, bez względu na to, na ile są w stanie się dogadać, one jakby mówiły jednym głosem do pewnego czasu, mówiąc, że najważniejsze jest odsunięcie PiS-u od władzy, znaczy Zjednoczonej Prawicy. I pomimo tego, że te partie się bardzo między sobą różnią, jeżeli chodzi o poglądy w sprawach społecznych, gospodarczych, nie różnią się w sprawach tych demokratycznych, nie różnią się w sprawach Unii Europejskiej, ale w innych sprawach mają bardzo różne podejścia, to jednak mówiły cały czas o tym, że trzeba odsunąć PiS do władzy. I wtedy reakcja była taka, że wszyscy zarzucali, że partie opozycyjne nie mają programu, znaczy, że nie mają propozycji, że mówią tylko, że trzeba odsunąć PiS od władzy. No skoro tak, no to reakcja partii politycznych była taka, że zaczęły właśnie mówić o konkretnych propozycjach, które zawsze są trudne do zaakceptowania, bo one albo są takimi obiecywaniami gruszek na wierzbie, znaczy takie, na takiej zasadzie zupełnie nierealnych rzeczy, albo koniecznością zwrócenia uwagi na sprawy absolutnie podstawowe. I niewątpliwie następuje zmiana w myśleniu również środowisk centroprawicowych, które nie są dzisiaj środowiskami liberalnymi. Dzisiaj liberałowie siedzą w Konfederacji, natomiast tacy skrajni liberałowie gospodarczy. Natomiast środowiska centroprawicowe to są środowiska, no, z samej nazwy wynikające, centrowe, które jakby muszą zwrócić uwagę, i to wiedzą w całej Unii Europejskiej, na sytuację społeczną ludzi. To doskonale wiedzą, że jest sytuacja bardzo trudna, koszty życia rosną, standard życia może się zdecydowanie obniżyć, trwa wojna, w związku z czym również moja partia zaczęła mówić o propozycjach, które właśnie zwracają się do tych ludzi, którzy mają poczucie, że gdzieś ich najbardziej dotkną te dzisiejsze warunki. Stąd też propozycje, które, prawdę mówiąc, nie są jakieś radykalnie społecznie przerysowane. Dla przykładu ten kredyt 0%, to jest rzecz, która oczywiście bardzo ucieszy banki. Ponieważ jeżeli by rzeczywiście tak się stało, że państwo weźmie na siebie odsetki, a ten kredyt będzie kredytem tylko z dysponowaniem w tej części kapitałowej, to oczywiście banki uzyskają na to pieniądze z budżetu państwa, co jest dla nich bardzo stabilnym źródłem dochodu. A dla młodych małżeństw to może być bardzo ważne. Nieprzypadkowo PiS natychmiast odpowiedział 2%, prawda, które są. To tak zwane babciowe to też jest propozycja, która chce jakby podkreślić jedną rzecz, że nie chodzi o tylko rozsypywanie pieniędzy, ale chodzi, cel jest inny. Chodzi o to, żeby przywrócić kobiety na rynek pracy. Pamiętajmy, że w wyniku 500+, które było niewątpliwie potrzebne ze względów społecznych,
skutek był taki, że ogromna ilość kobiet w ogóle zniknęła z rynku pracy. Nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, że to 500 nie będzie się liczyło do emerytury. Tutaj zamiar jest taki, że co zrobić, myśląc o niezbędności rozwoju przemysłu i gospodarki, żeby kobiety przywrócić na rynek pracy. I stąd te babciowe, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby kobiety namówić do tego, żeby skorzystały z pomocy i wróciły na rynek pracy. No, ale czy nie liczycie się z tym, że każda wasza propozycja może być przebita przez obóz rządzący? To jest zawsze niebezpieczeństwo. Ja muszę powiedzieć, że w tym naszym środowisku różne bardzo ciekawe pomysły pojawiały się od dawna. Ale nie jesteśmy naiwni, w związku z czym wszyscy wiedzieli doskonale, że jeżeli to będzie propozycja, która nikomu innemu nie wpadła do głowy, to następnego dnia będzie najpierw odrzucona, a po trzech dniach będzie przyjęta, tylko pod inną nazwą. I środowiska polityczne nam przeciwne natychmiast ten pomysł wykorzystają. Stąd też te propozycje pojawiają się teraz, pół roku przed wyborami, a nie wcześniej, bo wcześniej mogłyby być po prostu zwyczajnie przechwycone. No jedną z takich propozycji, chociaż nie ogólnopolskich, ale takich, których trudno się spodziewać odpowiedzi innych środowisk politycznych, jest deklaracja premiera Tuska o nadaniu statusu języka regionalnego językowi śląskiemu. Chciałem poznać pana perspektywę, bo pan urodził się wprawdzie w Rybniku, ale też był marszałkiem województwa śląskiego, ale też burmistrzem Cieszyna. No i czuje pan tą śląskość, ale jak pan do tego podchodzi? To jest jedna z bardziej takich delikatnych rzeczy, ponieważ nieprzypadkowo to już kilka razy było w Sejmie i było z różnych powodów odrzucane. Ja myślę, że tu ważna jest precyzja, bo środowiska radykalne, takie środowiska, które na Górnym Śląsku występują, które na przykład są takie Stowarzyszenie Ludności Języka Śląskiego, mogę przekręcić nazwę, to czy też środowiska radykalnych autonomistów, prawda, to w momencie, kiedy wychodziły z tymi propozycjami, trochę inaczej brzmiały, znaczy one chciały, żeby uznać śląski za odrębny język, w ogóle za odrębny język. I ja muszę powiedzieć, że ja byłem po stronie przeciwników tego sformułowania, ponieważ uważałem, że to nie spełnia wymogów w pełnym tego słowa znaczeniu języka. Trudności od razu się pojawiły wtedy, kiedy językoznawcy zaczęli mówić o kodyfikacji. Tych odmian takich regionalnych jest kilkanaście, ale pójście w kierunku języka regionalnego, który ma trochę inny charakter, inne znaczenie, wydaje mi się być rozwiązaniem ciekawym i jakby nie odchodzącym od głównego nurtu. I tak będzie trudno z kodyfikacją, ale tutaj nawiązanie jest oczywiście do Kaszubów, do ich kultury i tak dalej. Wydaje mi się, że ta deklaracja poparcia dla języka regionalnego ma oczywiście charakter polityczny, to znaczy jest tego typu stanowiskiem. Rozumiemy wasze wątpliwości, rozumiemy wasze ambicje, wasze oczekiwania i gotowi jesteśmy pójść naprzeciw, ale pamiętajmy, mówimy o języku regionalnym. No właśnie, no wspominał pan, że to kiedyś dawniej wracała ta kwestia uznania, no ale bezskutecznie. To czy ta zmiana nie jest tylko podyktowana właśnie tym okresem wyborczym, no i świeżymi wynikami spisu powszechnego? To oczywiście wszystkie te sprawy ewoluują. Ja muszę powiedzieć, to o czym mówiliśmy, żeby ta dyskusja pierwotnie dotyczyła w ogóle języka i tutaj były bardzo duże emocje. Natomiast po upływie czasu i po tym, jak obserwujemy wyniki również spisu powszechnego, to wygląda, że sprawa jest poważna i dotyczy kwestii tożsamości, znaczy tożsamości ludzi w danym regionie i ich poczucia własnej kultury, własnej odrębności i tak dalej. Wydaje mi się, że w związku z czym ta dyskusja, czy atmosfera, temperatura tej dyskusji się zmieniła w stosunku do tego, co było kilka lat temu. I dzisiaj już patrzy się na to spokojnie i dzisiaj się patrzy na to właśnie w takich kategoriach interesujących rozwiązania. I tak nie będzie łatwo, bo pamiętajmy, jeżeli popatrzymy na przykład na tę stronę językową, która obowiązuje na terenie całego Śląska, czyli na terenie Górnego Śląska w kilkunastu odmianach,
I również na Śląsku Cieszyńskim, który nie jest elementem Górnego Śląska. I oczywiście trudno będzie włączyć gwarę, która jest na terenie Śląska Cieszyńskiego, do języka regionalnego śląskiego. To jednak jest co innego. Ja od wielu lat byłem jurorem w konkursie po naszemu, czyli po śląsku. No i tam rzeczywiście pojawiały się takie bardzo wyraźne odmiany tego języka. Więc jestem bardzo ciekaw, jaka będzie dynamika. Natomiast jeżeli ludzie oczekują, jeżeli to ma wzmocnić ich takie poczucie, że ich odmienność kulturowa jest doceniana, dostrzegana i tak dalej, to moim zdaniem to jest działanie, które można spokojnie poprzeć. No ta odmienność kulturowa też się wpisuje w tematykę unijną, no bo przecież motto wspólnot europejskich to jest jedność w różnorodności, tak? I to się też łączy z posłem Kohutem, który też dosyć mocno działa w kwestii uznania języka śląskiego. Znaczy z panem posłem Kohutem bardzo często dyskutujemy. On jest dużo młodszy ode mnie, ma zupełnie inne podejście. Ja się nie zgadzam w wielu sprawach z nim i z jego podejściem do różnych działań, ale rozumiem, że on reprezentuje właśnie tą część mieszkańców, którzy chcą bardzo, żeby jednak dostrzec, żeby docenić ich tradycje, ich historię, tą część właśnie językową i tak dalej. I to jest godne szacunku. Nawet jeżeli się nie zgadzamy co do pewnych rozstrzygnięć, pan poseł Kohut jest dosyć radykalny w poglądach. No tak, ale zgadzacie się w perspektywie propozycji dotyczącej metanu. To też wspólnie też z posłem Buzkiem. Tak, tak, ale tutaj niestety zgadzamy się również w jednym, że sprawę metanu, jak wiele innych spraw, można było załatwiać mniej więcej rok temu i można było w tej sprawie występować. Niestety sprawa została zlekceważona i w tej chwili trochę na gwałt ratuje się całą sytuację. Ja uczestniczę w tych spotkaniach, które są ponadpartyjne, czyli i tam już są, i są posłowie, mam na myśli europosłowie z PiS-u i są posłowie z Lewicy i my jesteśmy. Staramy się wspólnie wypracować takie stanowisko i tak oddziaływać w parlamencie, żeby te regulacje były jak najmniej szkodliwe. I te rozmowy są dosyć takie, muszę powiedzieć, spokojne, rzeczowe. A na czym polega w ogóle to porozumienie, jakby pan mógł wytłumaczyć? Na razie jeszcze takiego porozumienia nie ma, w sensie takim spisanym, ale to chodzi o przyjęcie norm, które będą obowiązywać i chociażby pytania, czy te normy będą stosowane w stosunku do poszczególnych kopalni, czy w stosunku do operatora, czyli inaczej mówiąc spółki, czyli inaczej mówiąc będzie uśrednione. To jednak jest różnica. Są w jednej spółce, jak jest Jastrzębskiej Spółce Węglowej, są kopalnie bardzo metanowe i są kopalnie, które są mniej metanowe. Są kopalnie, w których się wychwytuje metan i używa się go do celów energetycznych, a mimo to jest go dużo. W związku z czym należy wspierać te działania wychwytujące, ale gdyby stosować tą samą miarę a to chodzi o ilość ton, które są na metanu, to gdyby stosować tą samą miarę do każdej kopalni, rzeczywiście byłoby to bardzo niebezpieczne. Mogłoby się okazać, że te kopalnie, które są naprawdę potrzebne, na przykład produkujące węgiel koksujący, że one będą wcześniej zamykane z powodu metanu i wtedy po to, żeby do stalowni mieć węgiel koksujący, trzeba będzie go kupić na przykład w innych państwach, czy w Afryce, czy gdzieś, gdzie umetanowienie jest jeszcze większe. Więc kupimy węgiel z kopalni, które są metanowe, u siebie będziemy zamykać z powodu metanu. Wszyscy są świadomi, że to jest proces, który musi być regulowany i absolutnie wszyscy są świadomi, że trzeba stosować najnowocześniejsze urządzenia. I moim zdaniem jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, że również wszyscy są świadomi tego, że to jest kwestia zagrożenia i bezpieczeństwa w kopalniach. To znaczy to muszą być takie technologie, które zagwarantują bezpieczeństwo w kopalniach i to nie jest już czas robienia czegoś za wszelką cenę. Tutaj po prostu trzeba wyważyć bezpieczeństwo ludzi, górników, ale również koszty, które się mogą pojawić. Także no, może nam się uda oddziaływać w parlamencie, no ale tu pozostaje, panie redaktorze, inne pytanie. Decyzje będą zapadać również na posiedzeniu Rady między rządami. Pytanie jest, czy Polska ma
w tej chwili zdolność przekonywania większej ilości państw do rozwiązań bardziej wyważonych, czy też tak zwanych wyłączeń, żeby wyłączyć kopalnie częściowo z tego. Jeżeli Polska będzie prowadziła konflikty na poziomie europejskim, to oczywiście tego nie załatwi. Jest to nie wystarczy w Parlamencie Europejskim, to również trzeba w sytuacjach międzyrządowych. No tak, no bo to w pierwszej kolejności Parlament Europejski musi w ogóle przyjąć to porozumienie, a dopiero później państwa. No tak, no ale mówimy tu o metanie, no o tych wszystkich kwestiach energetycznych w perspektywie no, stosunkowo niedługiej czasowo, bo to 2035 rok, 2030. Natomiast odnosimy się do następnej, na pewno co najmniej następnej kadencji. Jakie są pana plany? Chciałem powiedzieć, że nawiązując do tego, co pan był wcześniej, to rzeczywiście wydaje się, że to są odległe daty. To jest bardzo krótki czas. Środowiska polityczne w całej Europie są czasami bardzo radykalne, chciałyby skracać to maksymalnie, na przykład przy tak zwanych gazach chlorowych, które są w systemach chłodniczych, no to środowiska zielonych w parlamencie proponowały, żeby zakazać używania tego, a więc używania na przykład dużej części pomp cieplnych, żeby zakazać od 1 stycznia 2024. To dopiero byłoby ciężko dla w ogóle przemysłu, który produkuje pompy cieplne. I właśnie jesteśmy na etapie namawiania ludzi do przechodzenia na pompy cieplne, a tu się okaże, że się zakaże dużej części pomp cieplnych od 1 stycznia. Oczywiście nie może być na to zgody, to jest absolutna przesada. Natomiast no, tu daty są naprawdę, to nie są takie daty za 100 lat, to są daty za 5, za 10, za 15 i trzeba bardzo dokładnie to przeanalizować. Natomiast jeżeli chodzi o moje plany, no to ja mam zamiar zakończyć moją karierę parlamentarną w roku 2024 po 20 latach w Parlamencie Europejskim, plus marszałkowskie, plus burmistrzowskie. Razem to jest w sumie razem w takiej polityce czynnej 32 lata. Wydaje mi się, że 20 lat w parlamencie to jest czas taki, którym trzeba zostawić miejsce młodszym. No to no, bardzo długi i bardzo no, taki ciekawy, myślę, czas. Jak się Unia w ogóle pana zdaniem zmieniła na tej przestrzeni tych 20 lat? Ona się bardzo zmieniła. Jak zaczynaliśmy, to my naszą obecność, znaczy jak zaczynaliśmy naszą obecność w roku 2004 w parlamencie, bo to był taki dla mnie moment bezpośredniego zetknięcia. Ja tylko jeszcze dodam, że ja w sposób dosyć nietypowy uczestniczyłem w pracach Unii Europejskiej od roku 1990, ponieważ jako burmistrz Cieszyna byłem wiceprzewodniczącym Związku Miast Polskich i odpowiedzialny za politykę zagraniczną w związku i dlatego byłem uczestnikiem organizacji międzynarodowych i Rady Europy i Rady Gmin Regionów Europy. I co było o tyle ciekawe, że ja w latach na przykład 91-92 brałem udział w negocjacjach dotyczących stworzenia Komitetu Regionów. To było dokładnie 12 lat przed wejściem naszym do Unii. A ja tam siedziałem w Brukseli przy negocjacjach i jako przedstawiciel miast europejskich walczyliśmy o stworzenie dobrego instrumentu jak Komitet Regionów. Wtedy również brałem udział w przygotowaniach funduszy europejskich dla państw Unii Europejskiej, dla Polski nie. Więc dlatego dla mnie uczestnictwo w Unii Europejskiej to jest dużo dłużej niż moje uczestnictwo w Parlamencie Europejskim. Natomiast to się bardzo zmieniło, to znaczy się i w stosunku do nas się również zmieniło. Lata 2004-2006 to jakby takie bardzo takie optymistyczne nastawienie, takie w kierunku integracji, rozwoju i tak dalej, takiego i mało tego, dosyć entuzjastyczne przyjęcie nas do Unii. Znaczy nas, nie tylko Polaków, ale Polaków, Czechów, Węgrów i tak dalej. Takie, pomimo wielu oporów, które były w państwach członkowskich, jednak dominowało takie myślenie, że nadchodzi nowe, świeższe, solidarnościowe i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym się wiązały ogromne nadzieje. To się bardzo zmieniło. Z jednej strony w Unii Europejskiej pojawiły się na terenie Unii, czyli w 27 państwach dzisiaj,
No pojawiły się bardzo poważne trudności wynikające z sytuacji gospodarczej na świecie. No, pamiętajmy okres, w którym przechodziliśmy ciężki kryzys gospodarczy. Naprawdę, ja wtedy byłem w parlamencie, to wiemy dobrze, że sytuacja była naprawdę bardzo trudna. Co natychmiast spowodowało zmiany w podejściu w ogóle do kwestii gospodarczych. Więc potem się pojawiły bardzo poważne kryzysy migracyjne, które wstrząsnęły Unią Europejską. Dalej trwają, ale to był wstrząs bardzo, bardzo duży. Jakby wszyscy zdali sobie sprawę, że z tego, że pewna epoka się skończyła. Znaczy skończyła się epoka takiej stabilności i jesteśmy świadkami i będziemy świadkami masowej migracji i dlatego trzeba stworzyć dobrą politykę migracyjną, co właśnie w tej chwili próbujemy dokończyć. Po drodze pojawiają się kwestie rosnącego w popularności populizmu lewicowego i prawicowego, czyli środowisk, które nie za bardzo mają propozycje konkretnych rozwiązań, ale są bardzo dobre w krytykowaniu i pokazywaniu, że to wszystko można zrobić inaczej. Wzrost znaczenia środowisk właśnie takich skrajnych, skrajnie lewicowych, skrajnie prawicowych, co oczywiście powoduje takie zakłócenie w Unii Europejskiej. Pojawiają się nowe zjawiska w międzyczasie, takie chociażby, które się nikomu wcześniej nie śniły, że mogą się zjawić, na przykład Brexit. No tak. Jak wpisało się traktat lizboński, nikt nie przypuszczał, że coś takiego może być możliwe, a wpisano możliwość wyjścia. Ale wpisano to w postaci jednego artykułu i nagle się okazało, że ktoś z tego skorzysta. W ogóle Unia do tego nie była przygotowana. W ogóle. Ani Brytyjczycy, ani Unia. To jest zupełnie nowa sytuacja. Co całkowicie zachwiało w ogóle funkcjonowaniem Unii. Wyszło największe państwo spoza strefy euro. Całkowicie strefa euro zdominowała Unię Europejską. Chorwaci, Bułgarzy, Rumuni chcą iść do strefy euro, Litwini, Łotysze, Estończycy już są, my nie chcemy. I tak dalej. Jeżeli pan do tego doda jeszcze COVID, czyli pandemię, która dotyka całej Unii, jest pytanie, jak Unia reaguje, znaczy Unia jako organizacja międzynarodowa, czy sobie daje radę w tej sytuacji. Na początku nie dawała sobie rady, ale się pozbierała i dzisiaj mamy bardzo ciekawe doświadczenia. No i oczywiście jest wojna. Także ja muszę powiedzieć, że takie jak pan mnie zapytał, jak się zmieniła, to dzisiaj ona z jednej strony jest głębokie przekonanie, bez względu na to, kto co mówi, że ona musi być bardziej zintegrowana, bo ona musi sobie dać radę w sytuacjach zagrożeń. I to są zagrożenia zarówno militarne, gospodarcze, to jest kwestia dominacji Chin, to jest zupełnie nowa sytuacja. To jest jakby głębokie przekonanie, że Unia musi się bardziej zintegrować, stąd też wspólne kredyty. A z drugiej strony obawa przed tym, że właśnie te nadzwyczajne sytuacje mogą tę Unię rozbić. Ja to mówię zupełnie serio, że przecież głównym celem Putina jest rozbicie Unii. Ja nie mówię, że całkowite rozbicie, ale na przykład rozbicie jej na dwie, trzy części. Jeżeli państwa nie będą na to uważać, to rzeczywiście ta Unia może rzeczywiście ulec zniszczeniu. Jeżeli nagle ktoś jeszcze od środka ją będzie rozbijał, to sytuacja jest bardzo trudna. No, trzeba być spójnym, jeżeli chodzi o sankcje, trzeba być spójnym, jeżeli chodzi o kwestie importu. Wiem, to jest tak, my myślę, że moglibyśmy długo o tym mówić, ale nagle wszyscy sobie zdali sprawę, nagle, a przecież mówiliśmy o tym, od kilku lat mówiliśmy o tym, że jeżeli będą kandydowały takie państwa jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, ale głównie Ukraina i jeżeli dającej się przewidzieć w przyszłości, a wtedy nie mówiliśmy o wojnie, jeżeli będą członkami Unii Europejskiej, to co z rolnictwem polskim i francuskim i hiszpańskim? My wtedy o tym mówiliśmy i nagle wojna wszystko przyspieszyła. I nagle się okazało, że otwieramy granice, zdejmujemy cła, czyli sytuacja taka, jakby była, gdyby oni weszli do Unii. Unia nie jest przygotowana na to, w szczególności takie państwa graniczne jak Polska. I nagle jest kompletne zachwianie rynku. Także to są zupełnie nowe sytuacje. Znaczy Unia jest żywym organizmem. Ona reaguje na pewne rzeczy, ale na pewno wyzwań wokół niej jest coraz więcej. Mówimy tu o skali makro, ale Unia to też skala mikro. Tak. Może tym zakończymy, bo akurat z tą datą 20-lecia pana w Parlamencie Europejskim może zbiega się też 25-lecie Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Tak, wiemy, rozmawialiśmy właśnie na uroczystości o tym i to także jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ wtedy, kiedy my
po reformie samorządowej, kiedy jeszcze nie było powiatów, znaczy zniknęły stare powiaty, to wtedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że najważniejsze jest przełamanie czegoś, co się pojawiło, mianowicie takiego myślenia w kategoriach moja chata z kraja. To znaczy, to jest moja gmina, moja chata, moje rury wodociągowe, moja woda, moje drogi i tak dalej. I my wtedy na Śląsku Cieszyńskim wyraźnie zaczęliśmy mówić o tym, że musimy rzeczy robić razem. Bo jeżeli tego nie robimy razem, to będzie bardzo trudne. Wtedy byłem zresztą bardzo krytykowany jako burmistrz Cieszyna za to, że na przykład walczyłem o przejście graniczne w Jasnowicach, Bukowcu, że chciałem wspierać właśnie Wisłę Ustroń i drogi u nich. Niektórzy radni w Cieszynie wtedy mówili, że mam się zająć chodnikami w Cieszynie, a nie tam i Stebną. Natomiast z punktu widzenia właśnie rozwoju to trzeba było być razem. I najpierw stworzyliśmy naszą wewnętrzną strukturę polską, Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej i dopiero wtedy podjęliśmy działania z naszym odpowiednikiem po czeskiej stronie. W ogóle nie mówiliśmy o euroregionie, prawdę mówiąc. Mówiliśmy o tym, że trzeba pewne rzeczy robić razem. Zaczęliśmy, bo to nie było bardzo proste, to w szczególności na Związku Cieszyńskim, ale okazało się, że mamy bardzo wiele rzeczy wspólnych, które trzeba rozwiązać. Trzeba przełamać pewne stereotypy, pewne niechęci, pewne obawy. Właśnie, bo czas był też taki dosyć specyficzny jeszcze, granica Czechosłowacja, tak Polska, jest. Te relacje przecież były bardzo napięte. Tak, ale wtedy wspólnie organizowaliśmy protesty przeciwko Stanawie wcześniej, wspólnie walczyliśmy na przykład o czteropasmówkę, która idzie przez Cieszyn. I to wydaje się bardzo proste, ale trzeba było walczyć z rządami i polskim, i czeskim. My wtedy się umawialiśmy z Czechami, że oni będą walczyć po stronie czeskiej, my po stronie polskiej. Okazało się, że mamy wspólne rzeczy. Właśnie wspólnie walczyliśmy o przejścia graniczne, to Leszna Górna, Jasnowice, Bukowiec. To dzisiaj okazuje się historia, bo nie ma już tych granic zamkniętych. Zaczęliśmy rzeczy robić razem i dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy dobrze się rozumieć i współpracować, dopiero wtedy złożyliśmy wniosek o euroregion. A to były takie czasy, że rządy niekoniecznie były zachwycone tym myśleniem, ponieważ to był taki moment, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekiwały, że będzie się ich o to pytało, ponieważ w szczególności chodziło o granicę polsko-niemiecką, prawda? Że na granicy nagle powstaje coś polsko-niemieckiego, które jest poza kontrolą Polski i poza kontrolą Niemiec, albo przynajmniej poza kontrolą Polski. Obawy przed tym były bardzo duże, między innymi górale spod Tatr chcieli założyć euroregion Tatry i nie uzyskali zgody MSZ-u. Byłem tam na uroczystości, gdzie na sali minister spraw zagranicznych odmówił podpisania. Właśnie dlatego, że nie uzyskali zgody. Sprawa była bardzo poważna, bo nie chodziło tylko o to, że Ksiński z Malinowskim się dogadają, tylko to jest polityka międzynarodowa. To jest coś, co powstaje na granicy i co otwiera pewne rzeczy. Dlatego też my najpierw pracowaliśmy razem, raz zbudowaliśmy pewne działania, mieliśmy bardzo dobre osiągnięcia i dopiero wtedy siedliśmy do stołu, podpisaliśmy euroregion, również unikając jednej rzeczy, która też na Zachodzie się zdarzała, mianowicie, że euroregiony powstawały jako tzw. struktury zadaniowe. Czyli inaczej mówiąc, są pieniądze, to budujemy jakąś strukturę. Nie ma pieniędzy, to ją zwijamy. Czyli były też takie przykłady, że ponieważ pojawiły się pieniądze na współpracę transgraniczną, to szybko powoływano tak zwane euroregiony. Jak się pieniądze kończyły, to je po prostu zwijano. Nam chodziło o to, żeby budować coś, co będzie trwałe, tym bardziej, że tutaj w szczególności na Cieszyńskim, no nam jest to potrzebne, znaczy, bo te różnego typu napięcia, stereotypy w dalszym ciągu funkcjonują i dlatego trzeba mieć taką organizację, która daje płaszczyznę współpracy. Bardzo dziękuję za rozmowę, poseł Jan Olbrecht. Dziękuję. Dziękuję bardzo.